spotykamy się na wyjątkowym wydarzeniu, 25-lecie pracy Macieja Zienia. Jestem ciekawa Twojego pierwszego spotkania właśnie z tym projektantem. O, to właściwie było... Ojej, to tak było dawno, bo ja już jestem tyle w tej branży, że już, wiesz co, tych spotkań było wiele, no bo i pokazy, i przymiarki, i wszystko. No to na pewno mogę powiedzieć, że za każdym razem, jak przychodziłam do pracowni, do atelier Macieja Zienia, to zawsze tam ogarniał mnie taki spokój i to podejście Macieja jest niesamowite do kobiety, bo on chce wydobyć piękno z każdej z nas. I to jest niesamowite, jakie on ma podejście po prostu. Ja pamiętam nawet teraz, jak byłam u niego, to po prostu był taki spokój, taka cisza, taka harmonia w tym wszystkim. Bardzo fajne doświadczenie. Ogólnie lubisz jego projekty? Oczywiście, myślę, że każda kobieta lubi, bo one są po prostu piękne. To są przepiękne kobiece suknie, które podkreślają to, co mają podkreślać. Myślę, że Maciej też do każdej kobiety z osobna po prostu dopasowuje kreację. Zresztą nawet dzisiaj jestem przez niego ubrana, mam na sobie jego kreację. Oczywiście dzisiaj akurat występuję jako muza optyki Kochańskiej, Oli Kochańskiej. Stąd też moje okulary. Nie ukrywasz się, tylko prezentujesz piękne okulary. Tak. A jestem ciekawa, jak ty, Roger... Ja też. Okej, okay, podwójnie, dobraliście się jak zwykle. Jak ty, Roger, reagujesz na świat mody? Czy nie nudzą cię może pokazy? No bo Karolina, to czujesz się jak ryba w wodzie, a ty lubisz oglądać pokazy mody? Lubię, jakby na tych pokazach mody jest coś takiego, że to, co się dzieje na tych pokazach mody, nie widzi się za bardzo jakby poza tymi pokazami, więc zawsze jak się idzie na te pokazy, jest zawsze coś ciekawego, coś freaky, coś, co po prostu jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem, więc zawsze się w sumie dobrze bawię, kiedy idę z Karoliną, wiadomo, że to jest jej świat, ona się czuje tutaj jak ryba w wodzie. Ale on już też, ty już też się czujesz, przyznaj się. No, jest, ja, już powiedzmy, że tak. No nie? Tak. Przypomniał mi się, słuchajcie, jeden temat dotyczący właśnie waszej dwójki. Jak tam demolka w domu zrobiona przez psiaków? Czy sytuacja jest opanowana? Jeszcze nie jest do końca opanowana, pracujemy nad tym, ale nie chcę go teraz chwalić, bo jak pewnie go dzisiaj pochwalę, to jak wrócimy do domu coś będzie, więc od paru dobrych dni już jest troszeczkę lepiej i nic nie jest nowego popsutego. Wcale nie. To było dwa dni temu, ale nie, to było prawie trzy i teraz ostatnie dwa już jest lepiej. Więc to już jest sukces dla nas, tak. Bo ostatnio było tak, że codziennie, kiedy się budziliśmy, coś gdzieś było popsute, nagryzione, więc jest to taki malutki sukces. Pracujemy nad tym. Mamy oczywiście behawiorystkę, z którą współpracujemy, jakby ona była przy całym Poznaniu, również Simby z Balu. To też wspominałam w innych wywiadach. I psy, z tego co się dowiedziałam, to jak dojrzewają, poznają świat poprzez gryzienie, memłanie, więc tak reaguje nasz Balu. Simba nie był aż takim urwisem, natomiast tutaj to nie jest tak, że nasze psy zostają same. Kompletnie nie, bo my jakby się wymieniamy, jesteśmy w domu, też jak wyjeżdżamy, to mamy opiekunów oczywiście. Jakby nie ma też co, jakby wiesz, wiadomo, że zdarzają się momenty, kiedy pies zostaje sam, ale to jest całkiem normalne, ale nigdy nie to na jakieś długie godziny, tylko nie. Na chwilkę, na dwie godzinki czy coś takiego. Bardzo rzadko jest tak, że pies przez dłużej niż parę tam godzin jest sam w domu, więc to się w ogóle praktycznie nie zdarza. Więc bardziej, tam się my tutaj dobrze. Często z nimi na spacery. To też, więc jakby tutaj jakby młody. Jest po prostu młody. Jeszcze gdzieś tam temperament ma mocny, ale jakby jest też bardzo, bardzo słodkim, kochanym psem i tym nadrabia. No muszę przyznać, że tak, psuje co niemiara, natomiast jest, na przykład Simba jest taki, że on jest grzeczny, ale on na przykład musi mieć dzień, żeby się przytulić. I najczęściej się do mnie przytula, bo to jest synek. Mamy synek. Natomiast jeśli chodzi o Balu, to on psuje na maksa, ale jest takim kochanym przytulasem, że po prostu to przytulenie go, jak on przychodzi, po prostu tak, wiesz, łasi się. Rozczulające widoki. Też, tak jak wspomnieliście, czasami z psami trzeba się rozstać, prawda, ze względu na różne obowiązki albo jakieś wyjazdy prywatne, typu wyjazd na przykład na Fame. Wiedziałam, że byliście. Jak się podobało? Gala była w porządku, trochę była długa, bo trochę było tych walk i bardzo dużo walk było przez całe tam trzy rundy, więc chwilę to trwało. Całokształt mi się podobał, nie wszystkie walki mi się podobało, tam było parę takich nudnych walk, ale na całokształt mimo wszystko fajnie, płynnie to szło, walka za walką, więc mi się podobało. A Karolinie, jak się podobało? Tak tym razem prywatnie, bez stresowania się, bo Roger nie walczył. Na pewno mniej emocji. Ja bardziej stawiam na te sportowe walki, bo jednak podejście jest całkiem inne, odczucia są całkiem inne. Ja też lubię sport, więc bardziej w tę stronę niż te inne. No,
cieszę się, że mój mąż obok mnie siedział, a nie był po prostu w tej klatce, bo ta klatka jednak daje mi bardzo dużo emocji. Skrajne emocje wywołała oczywiście walka Sebastiana Fabiańskiego i jestem ciekawa, jak wy na to zareagowaliście, bo ja byłam w szoku. Siedziałam do końca tam na gali i dużo osób mówi na przykład, że to nie jest sportowa postawa, że tylko przyszedł po pieniądze, a jakie wy macie zdanie po tym pojedynku krótkim? Ja się wypowiem już dwa wywiady wcześniej, też już miałem te same pytanie, więc się wypowiem po prostu gdzieś tam mniej więcej tak samo. Ta walka akurat ostatnia Sebastiana była, nie można to nawet nazwać walką, bo jakby on nie oberwał nic oprócz tego nielegalnego ciosu, który też nie był jakiś wybitny mocny, więc jakby jemu się tam tak naprawdę nic nie stało. Nie wiem, tam mówił, że skręcił kolano, możliwe, ale na sam koniec tam walki i chęć walki na pewno nie było. Co nie zmienia faktu, że w tych pierwszych dwóch walkach coś tam próbował, coś tam uderzał i najwyraźniej po prostu to nie jest dla niego, co się dzieje w tej klatce. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, nie wiem, czy mnie słychać teraz, czy nie? Tak. Okej. Okay. Trzeba powiedzieć, że w tych freakach też troszeczkę jest inaczej. Tutaj też chodzi o to, że płaci się dla kogoś, za kogoś, za performance też. U niektórych jest tak, że na tych konferencjach, czyli tak jak ja, ja nie robię jakichś sztucznych dymów na tych konferencjach, ale wchodzę do klatki i powiedzmy robię tam swoje show. I to się ludziom podoba, bo mam bardzo pozytywny odbiór tego. A są tacy jak Sebastian, którzy robią po prostu mimo wszystko fajne show przed walkami na tych konferencjach. To się gdzieś tam fajnie ogląda, jest dużo śmiechu, jest też dużo takiego powiedzmy cringe'u, tak bym to nazwał. Ale na sam koniec tu się w tych freakach jest troszeczkę inaczej, bo się płaci za całokształt. Więc z jakiegoś powodu też zawalczył trzy razy, bo gdyby Fame'owi się to nie opłacało, to by też nie zawalczył te trzy razy, więc gdzieś tam to wszystko musiało się spinać, co nie zmienia faktów, że w tej trzeciej walce jakby to była klapa się mówi? Klapa? Tak. No jakby to było słabe, no jakby to mi się już nie spodobało, mógł troszeczkę więcej z siebie dać, no bo też ludzie oczekiwali tego, nie? Oczywiście. I na koniec jeszcze szybkie pytanie, jak twoje zdrowie, Karolina? Staram się, żeby było jak najlepsze, jestem pod opieką lekarzy cały czas. Hormonalnie wiadomo, trzeba cały czas się badać, trzeba cały czas trzymać o tym pieczęć. Ja przez to, że mam niedoczynność tarczycy, wpływa mi to na wyrzut mojej prolaktyny, przez to jest, ale co ja tu będę opowiadać, słuchajcie. Najważniejsze to się badać, żyć w świadomości.